Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnum, gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy różne zabawne programy rozrywkowe bądź paradokumentalne. I dzisiaj będziemy oglądać... Sam nie jestem pewien, co to do końca jest. Po prostu powiem, idealna niania. Tyle Wam wystarczy. Zapraszam! A no i tam wiecie, łapka w górę, subskrypcja, no nie, to tam wiecie, no. Z Krzyśkiem poznaliśmy się na zlocie samochodowym. Od razu się sobie spodobaliśmy i dość szybko zamieszkaliśmy razem. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Zakochanie, zamieszkanie, a potem się okazało, że wojna jest w ciąży. Na pewno w tej kolejności, na pewno. Krzysiek jest wspaniałym i kochającym tatą. W wolnych chwilach lubi majsterkować i często bierze udział w wyścigach samochodowych. W wolnych chwilach konstruuje maszyny do robienia bimbru. Tak się pędzi bimber. Bimbrownicy. Chciałabym, żeby nasza niania to była kobieta. Najlepiej po 40, z doświadczeniem, taka, której będę wiedziała, że mogę zaufać. Bardzo specyficzne wymagania odnośnie niani, no nie? Ja nie jestem pewien, czy rynek nianiowy w Polsce jest tak duży, że można było sobie przebierać i wybierać to, którą się chce. Pani droga, pani bierze pierwszą osobę, która się zgłosi. Co z tego, że to jest harlejowiec z nadwagą w skórzanej kurtce? Chce się opiekować córeczką, to zatrudniamy go! Ewelina i Krzysiek postanowili skorzystać z portalu, na którym ogłaszają się nianie poszukujący pracy. Jako pierwszą na rozmowę kwalifikacyjną zaprosili 29-letnią Karinę. No chyba mam tą pracę, co nie? Czy pracowała pani kiedykolwiek jako niania? Jako niania? Tak, niania. No, niania pani powiada. Jakie to ma znaczenie? Ja tutaj widzę, że imię Karyna jak najbardziej pasuje do tej postaci. Karyna, imię się zgadza. Nianią pani mówi? No nianią nigdy nie byłam, po prostu zobaczyłam ogłoszenie, że to pieniądze, to przyszłam. No ale mogę być nianią. To gdzie są te gówniarze? Gdzie jest ten szczenia? Bo my niani szukamy, po to pani przyszła tutaj. No wie pani co, no. Chwileczkę tylko usta poprawię, bo też mi błyszczyk. Posiada pani? W życiu się liczy tylko wygląd, także... Zgadzam się w 100%. Ale dla nas się liczy doświadczenie pani opiece nad dzieckiem. Wie pani co, my szukamy osoby z doświadczeniem, która pracowała już z dziećmi. Proszę pani, ja sama kiedyś byłam dzieckiem, no to chyba mam doświadczenie, tak? Poza lampu cera! Jak pan uważa? Dobrze mi w tym blondzie? Tutaj wszystko dobrze, okay? Dobrze, żeby to nam chodziło o opiekę nad dzieckiem, a nie robić no makijażu. No tak, opieka nad dzieckiem. Ja muszę jakoś przecież wyglądać, rozumie pan. IQ? Minus 200. Ktoś powiedział IQ? Tak, posiadam. Spoko, ale nikt nie pytał. Dziewczynkę państwo mają, rozumiem, tak? Tak, dziewczynka. To ja chętnie dziewczynce pokażę, jak się maluje, rozumie pani. Czego ona mogłaby nauczyć Wiktorię? Jak używać tuszu do rzęs? Ale 4-latkę chce pani malować? No, dlaczego nie? No, młoda dziewczynka. Na dyskotece w przedszkolu pewnie już podrywa, no to trzeba ją pomalować. Krępka mi tu odchodzi. Pytałam o pani doświadczenie. Poprawi mi pani. Nie, w tym... Moją rzęsę? A jak wygląda pani dyspozycyjność? Dyspozycyjność? Wie pani, troszeczkę ciężko z tą dyspozycyjnością. Bo wie pani, ja pracuję taki bardzo intensywny tryb życia, nie będę oszukiwać. Wieczorami chodzę na dyskoteki na całą noc, wracam do domu nad ranem, śpię do 16, po czym tak od 16 do 18 mam te 2 godzinki wolnego, to wtedy mogę się zajmować dziećmi. Czy ta rozmowa już skończona? Wie pani tak, wydaje mi się, że tak. Tak? My już pani podziękujemy. Dziękuję, proszę w takim razie na to solarium się udać. Tak. I na tipsy. Kolor trzeba poprawić. Dziękuję. Do widzenia. Ty to widziałeś? Straszne wiśniaki, nie znają się. To była porażka. Szybko poszło. Kolejna kandydatka na opiekunkę została zaproszona na rozmowę następnego dnia. Wygląda jakby znajomo. What the... Wait, what? What? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, ale co pani tutaj robi? Jak to, przecież byłam z państwem umówiona na rozmowę o pracę. Była pani wczoraj z nami na rozmowie. Jak wczoraj? No sobie mają opiekunkę, która ma rozdwojenie jaźni. Ma 2 osobowości. Karyna i Angelika najwyraźniej. To jest naprawdę ciekawa sytuacja. Obejrzyjcie sobie dokument na Netflixie, który nazywa się 24 twarzy Billego Milligana chyba, czy coś ten deseń. Dokument opowiada o kolesiu Bill Milliganie, który podobno miał 24 osobowości, które automatycznie się przełączały i on tego w żaden sposób nie kontrolował. I jedna z tych osobowości była mordercą i gwałcicielem. No i fajnie.
Więc wracając do tematu, ja na miejscu tych rodziców wziąłbym tą panią Angelikę i zatrudnił ją. Nasz przedszkolak będzie zachwycony, bo będzie żyła w strachu cały czas, bo nie będzie wiedziała, która osobowość pani Angeliki jest odpalona aktualnie. Czy Angelika, czy Karyna. To roller coaster emocji od małego. Mała nie będzie się w ogóle nudzić. Dzień dobry Państwu, przepraszam, że tak bez uprzedzenia, ale ja przyszłam tutaj, bo chyba wczoraj kosmyk zgubiłam. Co to widzisz? Angelika? Karina? Co ty tutaj robisz? Ja szukam pracy, a ty? Ja szukam kosmyka. Ratunku, one są dwie. Double trouble, double trouble. Dobrze, proszę nam powiedzieć, jakie ma pani doświadczenie w opiece nad dziećmi? No, zajmowałam się już trójką dzieci, byłam nianią, także... Myślę, że spore. Trwało to dłuższy okres czasu, jakieś 5 lat. Zajmowała się już trójką dzieci, byłam nianią, było całkiem spoko. Do dzisiaj nie odnaleziono tych dzieci, więc generalnie bardzo dobrze. A, do dzisiaj nie odnaleziono, no dobrze, dobrze. Co? A proszę mi powiedzieć, jaką stawkę godzinową mogłam pani zrobić? Wiecie państwo, tak naprawdę stawka tutaj nie gra roli, bo ja naprawdę uwielbiam zajmować się dziećmi i zależy mi tak naprawdę na umowie o pracę. To jest dla mnie priorytet, żeby dostać umowę o pracę, żeby nie pracować na czarno. Czy 10 zł będzie w porządku? 10 zł za godzinę. To więcej niż ja płacę montażystom. My z mężem jeszcze porozmawiamy, przemyślimy, zastanowimy się na spokojnie. I będziemy się z panią kontaktować. Na pewno jakiś kontakt telefoniczny pani od nas otrzyma. Dziękujemy pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Całe szczęście, że te dwie krople wody okazały się całkiem inne. Wypadłam rewelacyjnie. Na pewno mnie zatrudnią. W porównaniu do siostry jest całkiem okej. Okazało się, że dwie krople wody nie zawsze są identyczne. Angelika, druga z bliźniaczek, została zaproszona przez Ewelinę i Krzyśka na dzień próbny. Czuję, że w tym domu krzywda mi się nie stanie. Na pewno się pani wcześniej zajmowała dziećmi? Pani wie, do czego te dzieci są zdolne? W trosce o dobrowiki, Ewelina i Krzysiek zamontowali w ich domu kamery, żeby mieć oko na poczynania potencjalnej niani. A, ja mam pomysł. Chodź, wejdziemy. Weźmiemy też trzy. Niania chodząca w szpilkach. To jest taki pierwszy sygnał tego, że coś tu jest nie tak. Coś strasznie, ale to strasznie śmierdzi. Zaraz, ktoś dzwoni do drzwi. Ja to wezmę, chodź, idziemy zobaczyć. Miał ktoś dzisiaj być, kurier? Już otwieram! Uhu. No, mamy podgląd, zaraz się przekonamy. Dzień dobry, proszę zostawić, ja sobie poradzę. Już wnosimy tę rzecz. Uhu. Co to za worek w ogóle jest? To na zwłoki, proszę pani, na zwłoki. Dałam sobie radę z tym, sama nie wierzę. Dobrze, muszę to teraz jakoś dobrze rozegrać. Nie rozumiem teraz, co ona robi. Będę biegła? Nie, nie potrafię. Ale co nie potrafię? Zaraz. Poczucie estetyki chyba ją boli. Tak jej się podobało, a to chyba... Boże! No, jest psychiczna. A tam od razu psychiczna. Co, pani nigdy młotkiem po ręce się nie biła dla zabawy? Ty, misiu, załatwisz mi 100 tysiaczków. Maluj, maluj, kochanie, nie przeszkadzaj sobie, pomaluj coś. Po cholerę jej to krzesło u góry w Wiktorii pokoju. Zakładamy, że Wiktorka poprosiła mnie o tego misia. A ja oczywiście nie mogłam dosięgnąć i spadłam. Właściwie spadłam tutaj. Wiktorka dramatyczna się będzie filmy odstawiać w domu. Spadając muszę coś potłuc. Łeb o podłogę. Proszę nie walić się w łeb. Mamy to. Miałam remontu nie robić w domu, tylko się zajmować Wiktorią. Ojojoj, wazonik się potłukł. Zapomniałabym o miśku, przecież też tu musi leżeć. Co na wyprawia? Lodóweczka. Tam, tam. Mamunia pomyślała, co zrobić na obiad. Ketchupik? Ups. Coś się upultało. A jeszcze sobie limko zrobię. I mówicie, że tak wszystkie nianie na świecie się zachowują? Okej. Okay. No Angeliczka, o jaka krzywda. O, o.
pamiętasz, jak ostatnio żeśmy rozmawiały? Jakie ja muszę mieć obrażenia na ciele, żeby dostać odszkodowanie od pracodawcy? Złamanie, tak? No dobra. Próba wyłudzenia, debilu, chyba cię pogięło. Mówisz, że za dziecko jest więcej, tak? Słyszałeś, co ona powiedziała? Jakie dziecko? Córeczka będzie łamana na kolanie. O, jebany! Próba wyłudzenia, no pójdzie siedzieć przecież za to, to widzisz? Odniosłam poważny uraz głowy. Cały uszczerbek na zdrowiu. Uszczerbek? To ona chyba ma, ale na mózgu. Pamiętaj, że jak przyjdą rodzice, to powiesz, że było tutaj pogotowie. I to tak wszystkie nianie tak robią codziennie, tak? Dobrze, niani nie miałem. Bidula, nianiunia! Krzysiek, dobra, dość tego. Mam tego dość. Wychodzimy. Dzień dobry. Dobrze się pani bawi? W zasadzie to doskonale. Pani idzie, proszę. Zobaczcie, jak wygląda. Jedna Angeliczka. Ależ tuż to jest! Co to jest? Nagrywaliście mnie? O to was pozwę! Pani zwariowała! Poinformujemy policję. Zwariowała. Słono mi za to zapłacą. No, na pewno. Ewelina i Krzysiek postanowili nie rezygnować z poszukiwań i po kilku dniach umówili się na kolejne spotkania z opiekunkami. Na pierwszą rozmowę tego dnia zaprosili 51-letnią Krystynę, która reklamowała się jako osoba mająca doświadczenie w pracy z dziećmi. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi. Biłam je. Pracowałam jako pielęgniarka na pediatrii, dlatego zajmowanie się dziećmi to żaden problem dla mnie. Zgiełk miejski już mnie bardzo zmęczył, więc kupiłam sobie domek na wsi. Mam kontakt również z dziećmi, już opiekowałam się z dziećmi. Dzieci mnie lubią, przychodzą do mnie. Także przychodzą do mnie również tak w sprawie pomocy, bo jestem byłą pielęgniarką, to czasem jakąś poradę medyczną. Tak, więc tutaj też jakby dziecko pochorowało się, jak była jakaś pilna potrzeba, to też potrafię pomóc. Jaka wspaniała pani! Naprawdę, idealna niania. Bo tak się program nazywa. No ale dobra, umówmy się, znamy już ten program, a ta pani jest zbyt idealna. Więc zaraz się okaże, że czci szatana. Co w sytuacji, gdyby Wiktoria się rozchorowała? Rozumiem, że możemy na panią liczyć też. Tak, oczywiście. Ja nawet przyrządzam sama jakieś tam domowymi sposobami syropki. Oho, zaczyna się. Wiedźma. Ale nie, spokojnie, nie myślcie sobie, że ja obrażam tą panią, nie o to mi chodzi. Mi chodzi, że dosłownie zaraz się okaże, że ona jest wiedźmą, która czaruje i robi wywary. Kociołek Panoramiksa. Tak. Zioło lecznictwo? Czemu nie? Czy nigdy pani nie stosuje innych lekarstw, tylko zioła cały czas? Nie tylko, ale głównie zioła, bo wszystko jest w naturze. Nie jestem przekonany do tego zioło lecznictwa. Jedyna osoba rozsądnie myśląca. Jako drugi do Eweliny i Krzyśka przyszedł 26-letni Marcin, który postanowił zostać nianią za namową koleżanki od lat pracującej w tym fachu. No bo słuchaj Marcin, zajebiście jest być nianią. Bierzesz tę szczyla, wsadzasz do kojca i cały dzień możesz leżeć na kanapie oglądać telewizję. Pracowałem już jako niania, mam kurs BHP, książeczkę sanepidu, czarny pas w karate, na pewno sobie dam radę. Ale Marcin, ten pas czarny w karate, po co ci? Chcesz bić te dzieci? Pracowałem już jako niania i wydaje mi się, że poszło mi naprawdę świetnie. Na początku byłem sceptycznie nastawiony, natomiast teraz po pierwszym razie, jak już zajmowałem się tym dzieckiem, byłem naprawdę świetnie, jestem zafascynowany i wiem, że to jest ten kierunek, w którym chciałbym. A opiekował się on chłopczykiem czy dziewczynką? Dziewczynka. Mhm. No oczywiście jak trzeba, to lolkami Barbie też się potrafię bawić, także proszę się nie obawiać. A przy okazji również jestem człowiekiem ekstremalnym, szukam przygód różnych, nurkuję, skaczę na spadochronie, zajmuję się karate również. Ćwiczę karate. To świetnie właśnie. Ta córka właśnie od półtorej roku też w przedszkolu ma karate, także to świetnie. Nawiążecie lepiej współpracę właśnie. Wow, no to świetnie, to myślę, że znajdziemy wspólny język. Pokażę jej kilka ruchów, jak ją tak podnoszę, tak łamię ją. Ja nie wiem, dlaczego cały czas mówię o tym, że chcę łamać dzieci. Przepraszam, no. Tylko mnie to śmieszy, serio? Karate to strzał w dziesiątkę. Nie, strzał w dziesiątkę to strzelectwo. Jakieś inne aktywności? Na przykład skoki na spadochronie, na przykład akrobatyka,
jazda na rolkach ekstremalna, więc tak jak mówię, przygoda. Będę państwa córeczkę zrzucał z balkonu ze spadochronem. Nie będziemy się nudzić generalnie. Odezwiemy się do pana, musimy przemyśleć, porozmawiać z mężem na spokojnie. Dokładnie, to my się zastanowimy. Świetnie. I na pewno damy znać. Świetnie, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Od razu mi się spodobał. Mam wrażenie, że poszło mi bardzo dobrze, na pewno się odezwam, jestem przekonany. Damy mu szansę. Dla Eweliny wybór był oczywisty. Krystyna już następnego dnia pojawiła się w ich domu. Ten splątany kłębek nici i zaklęcie zadziałały. Mam tę pracę. No ja już mówiłem, że tak będzie. Mówiłem, do mnie nie słuchaliście. Ta pani była zbyt idealna. I już się zaczyna. Czary mary. Się tak czepiam wróżek, zodiakar i czary mary, bo tak naprawdę jestem ogrem, który został przemieniony w księcia. Jak widać. I nie chcę, żebyście się o tym dowiedzieli. Więc cały czas mówię, że czary mary nie istnieją, wróżki nie mają racji i tak dalej. To wszystko jest prawda! Czy kobieca intuicja nie zawiedzie Ewelinę i Krysia okaże się perfekcyjną nianią? Włoski wszystkie spierzemy, żeby nie fruwały, tak? No muszę ci powiedzieć, choć pani wygląda jak ze skansenu, to ma podejście do Wiktorii. Co? To ty sobie tutaj zostań z tą pacjentką i będziesz sobie ją leczyła, a ja sobie pójdę zrobić koktajl. Poczekamy na ciebie, dobrze? Dobrze. Co to za wiadro? Jezus, jakieś odpady medyczne. No, zaczyna się. A, tak, koktajl, słyszałem o tym. Spirytus plus wódka. Jezus, co to jest? Oj, co to jest? Świeżutkie łożysko. Ta mała przyniosła łożysko, ale po co? Jak pięknie pachnie. Ble, obleśne. I jak pacjentka, zdrowa? Nie, dopiero wchodzi. Ale to... To ludzkie? Bo jakby się bardzo źle czuła, to ja mam tutaj... Wiktoria do tego nie podchodziła, nie dotykała tego. Idź, babo, z tą szklanką od Wiktorii. What the actual fuck? Dla nich nie jest przekroczeniem granicy sytuacja, gdzie kobieta wyjmuje łożysko, miksuje je i potem sobie popija, to dla nich jest jeszcze okej, okay, tak? Okej? Kiedy dla tych ludzi granica zostanie przekroczona? Czuję tu rogatego. Gdzie ty się schowałeś? Tu jesteś. Tu cię czuję, rogaczu. Ty taki durnowaty. Idź do czorta, wyjdź z tej chaty. Muszę pogadać z deweloperem, że nam chatę z diabłem sprzedał. Wariatkę żeśmy do domu wprowadzili. Pewnie już teraz robotu nie dostaną. Wyciągnął. What the actual fuck? Rodzice obserwują, jak opiekunka wygania demony z ich domu. To nadal nie jest przekroczenie granicy według nich. Nadal sobie siedzą zadowoleni w tej przyczepie i oglądają, co się dzieje z tą opiekunką i ich córką. What the fuck? Zapomniałam z domu Iskrzyka, jak ja sobie z tym poradzę. Mam przecież żabę. O, jest. Boję się, że ta żabka też pójdzie do miksera. Co zrobiła? Jezus, no nie mów, że będzie żabę miksowała. No i gotowe. Żabka poszła już teraz pooddychać, bo żabka była już zmęczona, wiesz? Ja idę na moment do kuchni, Wikusiu, a ty sobie tu się baw. Zaraz do ciebie wrócę. Chlusie ma, aby nie usiąść. Ja tam myślę, że ci rodzice czekają, aż ta opiekunka zacznie miksować ich córkę. To dopiero wtedy wbiegną. Pokażesz mi swój pokój? Tak. Powiedz, jak się czujesz, Wikusiu. Troszkę źle. Troszkę źle? Ale... Co nas znowu damy sobie radę, prawda? Uparło się, babsko. Zamknij oczka i będzie niespodzianka. Na trzy głowa i swaroga. Zamknij oczka i będzie niespodzianka. Fatality. Ja patrzę, ona jakieś czary nad dzieckiem odprawia. To jest są bzdury. Żona, nie przejmuj się, to są bzdury tylko. Dopiero jak w nocy głowa naszej córki zacznie się kręcić 360 stopni, to wtedy zaczniemy się martwić. Jesus Christ! Who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! Zostań sobie, Wiktorio.
Bo mi się w głowie kręci. O, czorcie, zaraz cię wyrzucę. Jezus, może my wezwiemy pogotowie. Krzysiek, popatrz, co się dzieje. Co, chlała się łożyska, to będzie rzygać. Całe szczęście mam winniczki. Co to jest? Potrzebuję od ciebie trochę dobrej energii. W tym momencie to już mnie nic nie zdziwi. Mogą być i winniczki. Niech będą. Witaj, ogurasie Rick. Potrzebuję od ciebie trochę dobrej energii. Mniem. What? What the fuck? I jak tam, słoneczko? Już lepiej? Bo ja się czuję dużo lepiej. Piesiek. Czuję, że gorączka wróciła. Ale przecież mam jeszcze kalarepę. O nie! Z tych wszystkich rzeczy, które przyniosła, łożysko, ślimaki, żaba, kalarepa jest według mnie najgorsza. Jak to można w ogóle jeść? Jeśli lubicie kalarepę, ja bardzo lubię ją po prostu sobie tak pochrupać. Może w ogrodzie znajdę jakieś pokrzywy. O! Są pokrzywy. Nie zdziwiłbym się, jakby zaczęła jeść, ale dobrze, niech mi powyrywa chłasty z ogródka. No jest jakiś pozytyw tej baby. Aj, jak parzy. Nic tak nie leczy gorączki, jak chłosta po plecach. Jaka chłosta? Co ona gada w ogóle? Wiktoria. Wiktoria. To ja cię wychłoszczę. Gdzie się schowałaś? Gdzie się schowałaś? A tam Wiktoria pod łóżkiem taka spocona. Oby mnie nie znalazła, oby mnie nie znalazła. Czy pani oszalała? Co pani tu wyprawia? My panią nagraliśmy. Taki durnowaty. Ja chciałam dobrze. Wy tutaj macie diabła. My nie potrzebujemy pomocy. My akceptujemy diabła w naszym domu. Znachorca się nie odmawia. Rzucę na nich klątwę. Tfu! Krzysiek przekonał Ewelinę do kandydatury Marcina i postanowili zaprosić go na dzień próbny. Doczo pokonuje każdego przeciwnika, więc taka dziewczynka, czteroletnia, żadne wyzwanie. Ja powtórzę, Marcin, ty masz jej nie bić, ty masz się nią zajmować. Nianik Ninja nie ma pojęcia, że Ewelina i Krzysiek będą go podglądać dzięki zainstalowanym w ich domu kamerom. Pomożesz mi wmuchać balony? No to okej. Okay. No to tylko ty zawiążesz, tak? Oczywiście, że ja zawiążę. A facet, a paczek sobie radzi. No, złapali razem kontakt. Który kolor ci się najbardziej podoba? No to... A, pierwszy różowy. Dokładnie. Wybieraj. Wiktoria jest w nim zakochana. Dzięki za poprawienie. Co to jest? Wiktoria, widziałaś? Co nam tu twoja mama dała? O, ciekawa jestem, jak na to zrobić. Ja się to odpalę. Nie ma tu żadnej instrukcji, ani gwarancji, no nie wiem, spróbujmy. Mam większą zabawę niż Wiktoria. Dobra, to ty mi rzucaj, ja idę wieszać balony. Przepraszam cię. Dobra. Dmuchaj. Gdzie to zamontujemy? Ale co on robi? Ale popatrz, popatrz! Ała. No i w ogóle sugerowanie, że on po prostu nie mógł z drugiej strony przywiązać tych balonów. Jak to jest głupie! Znaczy, ja rozumiem, pan reżyser wymyślił, że temu kolesiowi musi zdać się krzywda, musi spaść, złamać sobie coś, tak dalej, rozumiem to. Ale można to było zrobić w jakiś taki lepszy sposób, że ze schodów spadnie, bo się poślizgnął czy coś. A nie, że wyszedł na balkon i niechcący wyszedł za barierkę. No, jak to jest głupie! Autentycznie, wydaje mi się, że Idealna Niania jest absolutnie najgłupszym programem, jaki komentujemy tutaj na tym kanale. A komentujemy dużo dziwnego gówna. Ten zdecydowanie wygrywa, to jest najgłupszy absolutnie program. I bawi się doskonale! Ćwiczę te skoki spadochronowe, umie upadać. Truskawki lubisz? No to truskawki mamy. O, bita śmietana lubisz? No to ma lubić śmietanę. Ale mam nadzieję, że on zrobi ten tort tak jak mówiłam, ja północy go piekłam. O.
Dobra, to wszystko. O, proszę bardzo, rękaw gotowy. Mama o wszystko zadbała. I coś tu wyczarujemy zaraz. Pachnie świetnie. Dobra, to co? Zaniesiemy może go do salonu. Będzie tam pięknie prezentował. I zobaczymy, co z tym tortem zrobimy dobrego, jak myślisz? Jezu! Ale co się śmiesz, tort? Wiktoria? Co za fajtłapa? No żona, może i tort zmarnowany, ale jak ryjem uderzył o podłogę. I hit o podłogę! Chodź, idziemy go zanieść. Wygląda dobrze. Co o tym sądzisz? Chodź, idziemy go zanieść na... Teraz. No popatrz. Zapomniałem ci kurtkę założyć, Wiktoria. Chodź, chodź, chodź po kurtkę, szybko. No właśnie, kurtka. No, żeby tylko się nie przeziębiła. Ja się najpierw doprowadzę do porządku. A zdążymy, zdążymy ze wszystkim. Ja się boję, że jak on mi bajki włączył, to by telewizor wybuchł. No dobra, no to słuchaj. To ja przygotuję co trzeba. Nie będę żałował tej benzynki. Jak Wiktoria i tak obok stoi, to na nią też tak polej trochę. Tak tyci, tyci. Dużo jebać biedę. Karate cios na ścianę pokażę ci. Fajnie? Szybko? Teraz patrz. A takie kopnięcie widziałaś? Półobrotowe? Takie kopnięcie. Pokażę ci tygrysa. To jest takie coś, że skacze się przez coś z fikołkiem. Skacze tygrysa. Uwaga! I raz! Jezu! O. Przecież on zdemoluje nam dom. Ale oczywiście, że tak. To był od początku jego plan. On chce dla Becky wam zdemolować dom, ale on wie, że tutaj są kamery, więc on udaje, że to robi wszystko niechcący. W sumie to jest genialne. Jak ja bym się zatrudnił jako niania, znaczy umów się, nikt by mnie nie zatrudnił jako niania, bo ja jestem dziwny, ale bym się zatrudnił, to on dokładnie to zrobił. Dlaczego? Nie wiem, dla zabawy. Jezu, on się pali! Krzysiek! Jezus, nic się panu nie stało? Człowieku, stworzyłeś realne zagrożenie dla dziecka. Podpalił nam pan dom prawie, zepsuł pan nam stół. No, proszę wybaczyć, miały być dzisiaj urodziny. Pechowy dzień, no co mogę... Nie, pech pechem, ale widzieliśmy wszystko, było wszystko nagrane, mamy ukryte kamery w domu. I czekro nam, Remotnie naprawdę. Przepraszam jeszcze raz, może jak będę mógł jakoś pomóc. Nie, dziękujemy bardzo za pana pomoc, dziękujemy. W obliczu wszystkich niefortunnych zdarzeń Ewelina i Krzysiek postanowili dać sobie ostatnią szansę. Kilka dni później zaprosili na rozmowę 38-letnią Halinę, która ponoć ma fantastyczne referencje. Szukałam tej rodziny od lat. Wreszcie dotarłam do celu. Ja już teraz zgryzłem. Ona jest po prostu terminatorem, który poszukiwał Wiktorii i chce zabić Wiktorię, bo Wiktoria doprowadzi w końcu do buntu maszyn i końca świata. Smort. Czy może nam pani coś o sobie powiedzieć, jakieś doświadczenie do tej pory? Tak, oczywiście, zajmowałam się wieloma dziećmi i w wielu domach i no powiem pani, że no dzieci mnie lubią, pracodawcy są zadowoleni, więc chciałam jeszcze pani pokazać taki album, bo tutaj mam taki album, gdyby pani mogła zobaczyć, proszę bardzo. To jest mój syn, poznaje go pani? Wie pani co? Nie poznaję. Dzieci generalnie wyglądają podobnie do siebie w takim wieku. Nie poznaje go pani? Wie pani co, nie wiem jaki to ma związek ze sprawą i z dzieckiem. To jest bezczelność, bo ja się tylko obróciłam, żeby pranie powiesić. I zginął mi z oczu! Zginął mi z oczu mój syn, moje dziecko! Przecież wy macie moje dziecko! Ale o co tej kobiecie chodzi? No jak o co? Przecież macie moje dziecko na górze, ukradliście mi dziecko! Ona próbowała nam wmówić, że porwaliśmy jej dziecko. To znaczy porwaliśmy, ale nie jej dziecko. On jest tam na górze. Ale my mamy córkę. Nie, nie, jestem pewna, że to jest moje dziecko. Pani kłamie. Po prostu jesteście kłamcami. Ja kolejny raz mnie oszukujecie. Proszę, nie się na policję w tym momencie. Niech się pani... na policję. Ale ja bardzo pani współczuję, ale to na pewno nie jest nasze dziecko. Komisariat policji. Halo, dzień dobry. Proszę państwa, właśnie znalazłam tą rodzinę. Znalazłam moje dziecko. Rozumie pani? Znalazłam moje dziecko tu w tym domu. Rozumie pani? Proszę mi jak najszybciej przesłać patrol policji tutaj! Pani Halino, czy to pani kolejna? Ja nie wiem, o co chodzi. Nie, ja pani jest bez...
bezczelna, pani nie rozumie, to jest moje dziecko, to jest na pewno moje dziecko, ja je znalazłam. Rozumie pani, tyle dni przepłakanych, tyle nocy nieprzespanych, żeby natychmiast przysłać policję. Złodzieje, złodzieje, ukradliście mi dziecko. Kobiecie dosłownie zaginęło dziecko, największa miłość jej całego życia. Jest tak zrozpaczona, że aż oszalała. A jednocześnie ta mama z tego domu siedzi zadowolona i się śmieje. Jak zabawnie. Dziękujemy. Odebrali mi dziecko. Proszę opuścić nasz dom. Ale to się tak nie skończy. Dziękuję, do widzenia. Ona miała jakąś obsesję. Ja mojego dziecka nie zostawię, nie zostawię. Do widzenia. Nie zostawię, do widzenia. Wariatka. Przecież to jest moje dziecko. Dlaczego policja mi nie wierzy? Oni wszyscy są w spisku. Tak. Na samą myśl, że miałabym zostawić Wiktorię z którąkolwiek z tych niań, to ciarki mnie przechodzą. Czyli to, co mówiłem na początku odcinka. Otyły Harley'owiec w skórzanej kurtce jako niania, to wcale taki zły wybór by nie był w porównaniu do tych niań w dzisiejszym odcinku. Sytuacje przedstawione w programie są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Tak, są. Na pewno. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Jak zawsze proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, bo to dla mnie strasznie ważne. Jezu, jak ważne! I zapraszam was także na koniec mojego Instagrama i Twitcha. Dzięki wielkie za zobaczenie, długo w następnym odcinku. Czołem!